Mówi Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego w prowincji wrocławskiej. Jesteśmy na granicy między województwem opolskim i województwem dolnośląskim w tej chwili, czyli na granicy prowincji opolskiej i prowincji wrocławskiej, bo one są obok siebie. Województwo dolnośląskie składa się z trzech prowincji, a opolskie tylko z jednej. Całe województwo opolskie jest jedną prowincją. Taki bilecik mamy oczywiście, ponieważ jedziemy po autostradzie A4, płatnej niestety od jakiegoś czasu, zbudowanej na przełomie PRL i PRL-BIS, ale w tej chwili płatnej. Do czego zmierzam, proszę Państwa? Ponieważ te okręgi wyborcze są tak nieproporcjonalnie podzielone, a one są, w tej chwili Sejm Walny przyjął prowincję jako okręgi wyborcze z... Może by na tyle nie uciekł ten bilecik. Sejm Walny przyjął, marszałek Leszczyński konkretnie, prowincję jako okręgi wyborcze do Sejmu i do Sejmu, bo do Senatu Sejmowy to jest zupełnie co innego. A więc prowincja wrocławska jest też dosyć dużą prowincją. Tutaj zaznaczyłam, to są powiaty Górowski, Wołowski, Trzebnicki, Oleśnicki, Milicki, Średzki. Aż do Sobótki ciągnie się powiat wrocławski i powiat Strzeliński oraz Oławski. Oleśnicki chyba wymieniałam. Oraz samo miasto Wrocław na prawach powiatu. I proszę Państwa, dzisiaj jest 24 stycznia 2016 roku i na podstawie prawnej, którą jest oczywiście obowiązująca nadal od 80 lat Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku oraz sencyty Sejmu Walnego Skonfederowanego i lauda Sejmiku Prowincjonalnego, Sejmiku Ziemskiego, Wrocławskiego, w Sejmik Prowincji Wrocławskiej, który odbył się 4. sesja, 9 stycznia 2016 roku, zwołuje kolejny Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej na 14 lutego 2016 roku. Wici w formie afiszu znajdują się na fanpage pod taką nazwą na Facebooku Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej. I tam znajduje się opis tych wszystkich, znaczy jeszcze raz wymienione te 10 powiatów, które należą do prowincji wrocławskiej oraz porządek obrad, który zazwyczaj wygląda bardzo podobnie. Przedstawienie, otwarcie sejmiku, otwarcie sesji przez marszałka, przedstawienie się uczestników, posłów ziemskich, którzy na sejm się, na daną sesję się zjechali, relacja z Sejmu Walnego, jeżeli taki się odbył, wolne głosy, wnioski, debata, no i lauda, które sejmik podejmuje. To są uchwały tego sejmiku. I dalej deputacja na kolejny Sejm Walny i zakończenie obrad. Natomiast to, co marszałek Leszczyński wiciami zwołuje na 21 lutego, niedziela to jest, tydzień po tym sejmiku, 5. sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej, która ma się odbyć w hotelu Wieniawa, w restauracji hotelu Wieniawa przy ulicy Gajowickiej 130. Tydzień po 21 lutego 2016 roku marszałek Leszczyński życzy sobie i zwołuje Sejm Generalny Wojewódzki Dolnośląski. I ja mam taką uwagę prawniczą, bo jak Państwo z poprzednich filmów wiecie, jestem prawnikiem legalistą
i chcę się odnieść do trybu, w którym ten Sejm Generalny na 21 lutego we Wrocławiu zostaje zwołany przez marszałka Sejmu Walnego Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego, który odnosi się w tych wiciach do Sejmu Generalnego regionu Południowy Zachód. Odbył się on 28 grudnia 2015 roku, czyli między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem, w miejscowości Sobótka na Górze Ślęży. I właśnie po to ta mapa Polski, tego regionu, jest nam potrzebna, żeby uświadomić Państwu, że Sobótka leży jeszcze w powiecie wrocławskim i w prowincji wrocławskiej. I kieruję stąd, z tego pogranicza między prowincją opolską, prowincją wrocławską, apel do marszałka Sejmu Walnego, ażeby po pierwsze objął również prowincję opolską, czyli całe województwo opolskie, które jest jedną prowincją, a dolnośląskie aż trzema, czyli będą to razem cztery prowincje: opolska, wrocławska, wałbrzyska i legnicka, ponieważ Jelenia Góra, stare województwo, została jakby do tej prowincji legnickiej dołączona, stąd są tylko trzy, a nie cztery prowincje w województwie dolnośląskim, ażeby marszałek Leszczyński w następnych wiciach, bo będzie prawdopodobnie kolejne wici na ten Sejm Generalny, który ma się odbyć 21 lutego 2016 roku, ażeby objął również prowincję wrocławską i nawiązał tym samym do Sejmu Generalnego założycielskiego, który właśnie 28 grudnia 2015 roku założył Sejm Generalny obejmujący te dwa województwa, albo nawet więcej prowincji, ale na razie mowa jest o tych dwóch województwach, czyli czterech prowincjach. Jeszcze raz wymienię je: wrocławska, legnicka, wałbrzyska i opolska. Ażeby nawiązał do tego Sejmu założycielskiego generalnego w Sobótce z 28 grudnia 2015 roku, zwołując Sejm Generalny do Wrocławia na 21 lutego 2016 roku. I ten Sejm Generalny w Sobótce 28 grudnia 2015 roku został zwołany przez czterech marszałków, i teraz wymienię tych marszałków. Przede wszystkim marszałek senior Sejmu Walnego Jan Morek, pułkownik Morek, który nie mógł niestety do Wiśnicza przybyć na Sejm Walny 19 i 20 grudnia 2015 roku, ponieważ zdrowie mu na to nie pozwala. Pan pułkownik Jan Morek jest osobą bardzo wiekową, 88 lat, stąd jego prerogatywy jako marszałka seniora Sejmu Walnego. I trzech marszałków prowincji wrocławskiej, w mojej skromnej osobie Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego prowincji wałbrzyskiej Mirosław Kidziński i w zastępstwie marszałka Sejmiku Ziemskiego prowincji opolskiej Krzysztofa Króla pan Mariusz Szczytyński, poseł ziemski z Opolszczyzny. A więc tych czterech marszałków zwołało limitę 11 sesji Sejmu Walnego do Konstantynowa Łódzkiego na te dni wczoraj i dzisiaj, właśnie, które były terminem nazwanym również na Sejmie Walnym w Wiśniczu 19 grudnia 2015 roku.
Co się zadziało w Wiśniczu na Sejmie Walnym? To była 11 sesja, 19 grudnia. A więc nad limitą, czyli odroczeniem sesji, przedłużeniem tej sesji na następny miesiąc, właśnie na drugą połowę stycznia 2016 roku, na wniosek prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego, Sejm debatował, obradował i przegłosował limitę 11 sesji na drugą połowę stycznia 2015 roku 13 głosami z 14. 14 głos był to głos zagraniczny Polonii kanadyjskiej w osobie marszałka podobno Słowika, który był pierwszy raz na Sejmie Walnym w ogóle i który postawił weto. To weto zostało następnego dnia po nocnej naradzie, czyli 20 grudnia, przegłosowane w sposób proceduralny, typowy dla Sejmu Walnego, czy nad tym weto debatowano, a później przegłosowano, z tym, że marszałkowie, którzy byli 19 na sali i głosowali wszyscy, czyli 13 marszałków prowincji, a więcej żadna prowincja ziemska nie była reprezentowana, czyli wszyscy obecni, 100% ziem zebranych z terenu Polski, zebranych na Sejmie Walnym 19 grudnia, głosowało za limitą. Co się stało przez jedną noc i część tych marszałków wyjechała, przyjechali inni. Odbyło się 20, jak mówię, kolejne głosowanie nad tą limitą, nad tym weto właściwie, i to weto zostało podtrzymane. Kanadyjskie weto. Tak kolokwialnie je nazwijmy. I stąd na przykład już Sejmik Ziemi Opolskiej, który odbył się w piątek, teraz, 22 stycznia, wyciągnął swoje wnioski i marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincji Opolskiej praktycznie jest na tyle zdeterminowany, że chce Polonię odsunąć od głosowań. Możecie to Państwo zobaczyć na YouTube, na kanale, który marszałek Krzysztof Król założył specjalnie pod Sejmik Ziemski Prowincji Opolskiej bodajże. Z pamięci cytuję, także sobie Państwo poszukacie. Ja ten film i wszystkie filmy dotyczące Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej umieszczam na kanale Królewska TV. Z obrad Sejmu Walnego także. Do tej pory kanał YouTube Sejm Walny nie umieścił relacji z obrad Sejmu Walnego w Wiśniczu 19 i 20 grudnia. Dlaczego? To jest pytanie do osób zarządzających tamtym kanałem. Ja jestem właścicielem kanału Królewska TV i odpowiadam wyłącznie za filmy, które na tym kanale są umieszczane. Królewska TV. Czyli uważam, że wyjaśniłam marszałkowi Sejmu Walnego Leszczyńskiemu, który wzywa mnie na ten zwoływany przez niego Sejm Generalny Dolnośląski, który ja proponuję rozszerzyć o Opolszczyznę, który moim zdaniem może być li tylko kontynuacją założonego, czyli założycielskiego Sejmu Ziemskiego Generalnego regionu Południowy Zachód. Ma to także moim zdaniem znaczenie kardynalne z tego powodu, że Opolszczyzna i Dolny Śląsk związane są nie tylko tutaj trasą A4, autostradą A4, są powiązane Odrą przede wszystkim, piękną
staropolską rzeką, której nazwa staropolska brzmi Gota, Gotalum, ponieważ ta Odra płynie przez całą Opolszczyznę, Opole i dalej do Wrocławia. I ziemie odzyskane, to jest właśnie Opolszczyzna i Dolny Śląsk, jak także prowincje na północ od Dolnego Śląska, one mają specyficzne sytuacje. Tu na tej mapce to widać. Ziemie odzyskane leżą w granicach Rzeczpospolitej, PRL i III RP po II wojnie światowej. I zabezpieczenie tej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, Nysa Łużycka to jest tutaj ta część właśnie na Dolnym Śląsku, a później już Odra jest granicą między Polską i Niemcami. Trzy traktaty graniczne, które są zawarte między Polską i Niemcami, z 1950 traktat graniczny między PRL i NRD, z 1970 między PRL i RFN-em i później po 1990 traktat graniczny już między III RP, PRL bis, a Zjednoczonymi Niemcami, a tak naprawdę po wchłonięciu NRD przez RFN. One są naszym zdaniem niewystarczające. Trzeba zabiegać o zawarcie traktatu pokojowego po II wojnie światowej, którego nadal brak, ażeby w niego wpisać właśnie tą granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ażeby Polacy, którzy mieszkają na tych terenach, wreszcie mogli być pewni tej granicy, jak również ażeby przynajmniej spowolnić lub docelowo zatrzymać parcie Niemiec na wschód. To, proszę Państwa, na Opolszczyźnie widać nawet w postaci szyldów dwujęzycznych we wioskach, których moim zdaniem nie ma podstawy, żeby tam były. Kiedyś zostały umieszczone, uważam, że z powodu jakiejś szalonej nadgorliwości owych sołtysów tych wiosek, czy poprzednie rządzących, i wiszą. Zdjąć szyldy jest trudniej niż zawiesić w tej sytuacji, a w takich wioskach czy miejscowościach, w których stawia się te szyldy, powinno być bodajże 30% osób o takiej narodowości, która do tego predysponuje, ażeby szyld podwójny umieścić. Czy tak się dzieje w tych miejscowościach na Opolszczyźnie? Moim zdaniem, proszę Państwa, nie dzieje się tak. A więc, co te szyldy tam robią, te podwójne? Po drugie, widzimy, że formacja krótko przed wyborami w październiku, tymi urnowymi, skonstruowany twór sztuczny pod nazwą Nowoczesna z liderem o pochodzeniu niepolskim, żydowskim, ucznia Żyda Balcerowicza i innych Żydów, którzy niszczyli Polskę od transformacji, bankierów. Ta formacja jest bardzo szkodliwa także dlatego, że ona złożyła w Sejmie III RP projekt obywatelski o mniejszościach i dotyczy to języka etnicznego, jakim jest według nich język śląski. Już raz Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie, że język śląski nie jest językiem, na której bazie mniejszość niemiecka tak naprawdę może jako rodzaj autonomii, a
docelowo oderwania Śląska od Polski krzewić. Ten ruch autonomii Śląskiej jest bardzo szkodliwy w swoim działaniu. Jest dofinansowany z budżetu państwa niemieckiego. Republika Federalna Niemiec powołuje fundacje rządowe, na przykład Friedrich Ebert Stiftung, która sponsoruje rzekomo polskich, no właściwie polskojęzycznych polityków, a ich celem jest działanie dywersyjne, działanie antypolskie i tak naprawdę jest polskie służby powinny zająć się tymi politykami, tymi osobami, które przeciwko żywotnym interesom polskim działają. Oderwanie prowincji śląskich od Polski to jest niemiecki plan, powrót do polityki Hitlera i Himmlera. Taką twarz niestety Angela Merkel dziś nam pokazuje i szczególnie właśnie na tych ziemiach odzyskanych nie chcę przedłużać tego nagrania, ale widać to, proszę Państwa, gołym okiem, jak germanizuje się dzieci i polską młodzież, demoralizuje się, wyludnia się miasta i miejscowości, degraduje się przemysł, a nawet dowiedziałam się, że blachownia, w której zrobiłam kilka filmów poprzednio w Kędzierzynie, Koźlu dzisiaj, tak ta miejscowość się nazywa, blachownia została właśnie przez Niemców zdegradowana, a nazwisko podstawionego menadżera, który degradował węglopochodne w blachowni, było rzekomo duńskie. A więc tak to Niemcy przewrotnie i tajnie robią, że Polacy, gdyby to ofensywnie Niemcy robili, zorientowaliby się na większą skalę, że coś jest nie tak, a jak robią to Duńczycy, czy na przykład rzekoma mniejszość Śląska, która przecież w trzech powstaniach, o tym trzeba pamiętać, że były trzy powstania śląskie, kiedy Druga Rzeczpospolita, ustalono granicę w Wersalu z Niemcami, nie objęła Śląska, to były aż trzy powstania śląskie walczące o przyłączenie Śląska do Polski, nie do Niemiec, proszę Państwa. I gdyby rzetelnie sondaż zrobić na Śląsku, to Polacy na Śląsku nie chcą być przyłączani, odłączani od Polski i broń Boże do Niemiec przyłączani. A to się dzieje takim właśnie małymi kroczkami, peu à peu, podstępnie, za wielkie pieniądze, które idą z Berlina, poprzez na przykład tą nazwaną fundację Friedrich Ebert Stiftung, która rozsiadła się na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim i na innych uniwersytetach i w innych instytucjach państwa polskiego. I jeszcze raz apel do polskiej bezpieki o ściganie. To jest przestępstwo wobec narodu polskiego. Tacy politycy i takie. Konsulat niemiecki, który 700 urzędników zatrudnia. Co oni robią na Dolnym Śląsku? Czego oni tutaj, co oni tutaj załatwiają? Tym pytaniem zakończę, pokazując styczniowy krajobraz. Opolszczyzna.